W każdym razie tanie to nie było, bo za to wszystko zapłaciłem ponad 50 zł, a tutaj nie ma wcale dużo. Ale teraz nie wiem, czy słychać tego pana. O, o, słychać coś. Ten tak ładnie śpiewa. Ten ładnie śpiewa. Cześć, witajcie w nowym vlogu prosto z Phuket. Właśnie idę na miasto zobaczyć, co się dzieje, zrobić trochę kroków, także zapraszam, chodźcie ze mną. W dzisiejszym vlogu przede wszystkim poruszę cenę imprezy sylwestrowej. Ile trzeba zapłacić za Sylwestra w Patong na wyspie Phuket, bo cena w jednym z barów mnie po prostu zabiła wczoraj, więc dlatego poruszę dzisiaj w dzisiejszym odcinku właśnie cenę Sylwestra. Ale też przejdę się po mieście i pokażę, co tutaj się zmieniło od ostatniego razu. Będzie mi bardzo miło, jeśli teraz zostawicie łapkę w górę, zostaniecie do samego końca i zasubskrybujecie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dajcie też znać w komentarzach, czy macie już zaplanowanego Sylwestra i ile za niego płacicie. Od razu po wyjściu z domu i wejściu na główną ulicę rzuca się pierwsze co w oczy, to brak chodnika. No to jest akurat duży minus. Co prawda zaraz jak skręcimy w lewo, będzie chodnik, dlatego właśnie tam skręcam, bo prosto do morza również nie ma chodnika i ciężko się tędy chodzi. Tutaj za rogiem, po lewej stronie znajduje się warzywniak. O, może nie tyle warzywniak, co kurczę, owocniak. Gdzie są owoce, które kupujemy właśnie na co dzień dla siebie? To tutaj właśnie się znajduje. Słuchajcie, wczoraj przyszedłem tą ulicą i pytałem o wynajem skuterów. No i coś bardzo nieciekawego usłyszałem na tej ulicy, co jest chyba nie do pomyślenia w Pattaji. No mianowicie chodzi o to, że nie chcą na tej ulicy wynająć skuterów na miesiąc. Dlaczego nie chcą wynająć skuterów na miesiąc? Co to za różnica? Na jeden dzień, na dwa dni, na tydzień, max na dwa tygodnie. No ale czemu nie na miesiąc? A co to za różnica? No przecież fajnie mieć klienta od razu, który płaci za miesiąc z góry. No i mamy problem z głowy, to tak dziwna sprawa dla mnie. A druga sprawa to ceny wynajmu tutaj w tej wypożyczalni są mega, mega, mega wysokie. Ale oczywiście na pewno są takie miejsca, bo przecież sam pożyczałem tutaj już nieraz skuter na miesiąc, więc są na pewno takie miejsca, gdzie skuter na miesiąc da się wypożyczyć. Ale tej wypożyczalni coś się chyba dupie poprzewracało. Nasz dzisiejszy dzień na Phuket zaczął się dość mocno aktywnie. Dorota z Emmą sprzątają, wyciągają wszystko z walizek, układają na półki, zamiatają, sprzątają, wyciągają, układają. Ja nie wiem, co to dzisiaj za dzień. Ja wyszedłem na kroki poćwiczyć. Też mam dużo energii, chyba tak jak one, tylko że muszę ją wyładować w trochę inny sposób, bo moje walizki są rozładowane, a te, które nie są, to są tylko jakieś kabelki, ładowarki. Takie rzeczy, które mogą leżeć w walizce. No, ja wyszedłem rozładować energię na miasto, zrobić kroki, nagrać wideo, a później na siłkę. A, no i basen oczywiście, no przecież jeszcze basen. Słuchajcie, o tym hicie muszę wam dwa słowa opowiedzieć, bo byliśmy wczoraj w takiej restauracji, Kudo się nazywa, jest to restauracja, bar taki, bar, to też chyba hotel, przy samej plaży, który znajduje się przy samej plaży. Byliśmy tam zapytać, bo w zeszłym roku obok tego baru, na plaży, spędziliśmy praktycznie Sylwestra, dużą jego przynajmniej część, około godziny 12, później tam pierwsza jakaś impreza, właśnie tam muzyka grała i tak dalej, i tak dalej. Dlatego poszliśmy zapytać wczoraj, czy nie dałoby się tam zarezerwować w tym barze, w tym pubie, no w tym miejscu po prostu, jakichś stolików, po prostu żeby tak normalnie iść sobie tam, usiąść, żeby mieć po prostu gdzie spędzić tak Sylwestra, tak poukładanie jakby, nie tylko tak chodzić po mieście, czy po całej plaży, czy po różnych restauracjach, tylko tam iść na spokojnie, usiąść, zjeść, napić się i tak dalej, jakoś spokojnie spędzić Sylwestra. No i powiem wam, że po prostu ceny, które są w tej restauracji o barze, po prostu nas zabiły, bo zaczynają się od 6000 batów, to jest jakieś prawie 800 zł od osoby, czyli dwie osoby za parę trzeba zapłacić minimum 1600 zł, a ma się w tym tylko jedzenie w formie bufetu co prawda, ale tylko w godzinach od 7 do 10 wieczór. Od 7 wieczór do 10 wieczór. What the fuck? 1600 zł za tylko to, że możesz sobie tam usiąść i coś zjeść między 7 a 10? Masakra. Ceny zaczynają się od 6 i później dopiero lecą w górę, kończąc na 200 tysięcy batów, czyli 26
tysięcy złotych. Ten Sylwester organizowany jest tak jakby no na ogródku po prostu przed hotelem, gdzie znajduje się tylko mały basen i wkoło niego są leżaki czy tam jakieś krzesła, stoliki. No i w stronę plaży od tego basenu jest dosłownie jakieś 20 metrów szerokości, gdzie też są jakieś stoliki, gdzie po prostu można usiąść. I wyobraźcie sobie, że te 26 tysięcy złotych, co prawda to jest chyba na 5 do 6 osób, może za te 200 tysięcy batów, spędzić sobie tam wieczór, zjeść coś tam. Do tego dostajesz w gratisie chyba między 6 a 10 butelek szampana i dwie butelki wódki. To wszystko. 26 tysięcy złotych. 26 tysięcy złotych, żeby spędzić wieczór w 6-osobowym gronie przy basenie. Dla mnie to jest masakra. Co to za ceny w ogóle? Zaczyna się 800 zł od osoby, gdzie jest w tym tylko trochę jedzenia między 7 a 10. Czyli tak podsumowując, przychodzisz na Sylwestra, dostajesz trochę jedzenia, jedną butelkę szampana, jedną butelkę wódki i za to płacisz 2000 od osoby. I taki Sylwester w kudo. Patong na Phuket w Tajlandii. Na mieście o tej godzinie standardowo nic się nie dzieje. Praktycznie wszystko puste, ewentualnie jakieś restauracje, gdzie serwują śniadania, to tam jest trochę ludzi, ewentualnie jakaś poranna kawka. O, tu panowie się męczą z takim wielkim agregatem. No chętnie bym im pomógł, ale kurde, dają radę. O, już prawie są na górze. Niewiele się dzieje o tej porze, ale to tak codziennie i chyba w każdym mieście w Tajlandii. Właśnie przechodzę obok takiej restauracji, w której jedliśmy wiele razy. Śmieszną rzeczą jest to, powiedzmy, że zmienia się tutaj menu odnośnie cen. Ale tylko ceny. Menu, czyli serwowane jedzenia są takie same. Wszystko jest to samo, tylko po prostu zmieniają się ceny. Czyli przed high seasonem jest taniej, jest po prostu tak normalnie. A później przychodzi high season, zmieniamy nowe menu, dajemy po prostu na stół nowe menu. No i gdzie ceny windują plus jakieś 20-30% do góry. No taki mamy klimat. Właśnie jestem koło Bangla Road, która obecnie jest otwarta w ciągu dnia. Tak samo zresztą jak Walking Street w Pattaya też jest otwarta w ciągu dnia. Dopiero po godzinie około 17 ulica jest zamykana, otwierane są tak już mocno wszystkie bary, a i wtedy zaczyna się tutaj nocne życie. Dużą zmianą tutaj w Patong jest ta ulica, która jest tak zrobiona, no tak kurczę zmieniona, dużo jest zmieniona. Kiedyś nie było tych wszystkich takich tutaj wiszących lampeczek. Kurde, też zaczyna padać. Nie było tych jakichś takich flag, nie było tam takich japońskich, jakichś wiszących takich lampeczek też czy czegoś. No kurczę, wieczorem też fajny tu jest klimat, no bo wiadomo, to wszystko jest oświetlone. Po bokach też wszystko się świeci, więc ta ulica naprzeciwko Bangla Road, no zmieniła się naprawdę dość mocno, ale tak pozytywnie, czyli bardzo dobrze. Zrobił się tutaj większy klimacik, ale w nocy, w dzień, w sumie w dzień też jest lepiej, ale w nocy jeszcze lepiej. O, nawet otworzyła się tutaj jakaś nowa restauracja, Bushido Izakaya, Japanese Restaurant. No i właśnie tu są takie japońskie właśnie, o, lampeczki i takie rzeczy. No ciekawe, co oni tutaj serwują, co tutaj dobrego można zjeść. No na takich wąskich uliczkach to już w ogóle nie ma co liczyć na jakieś chodniki. I tak po prostu chodzi się między samochodami, skuterami i innymi ludźmi. No tak trochę ciężko się chodzi, trzeba się do tego przyzwyczaić. Może dla osób, które są tutaj pierwszy raz, no jest to niekomfortowe, ale po jakimś czasie naprawdę da się przyzwyczaić. W sumie nie jest tak źle. Znajdujemy się teraz przy takiej dużej galerii Junk Ceylon w Patong. No jak na Patong przynajmniej dłużej. Ale właśnie trwają tutaj mega remonty. Jeszcze jak byliśmy tutaj kilka miesięcy temu, na początku roku, no w sumie już mamy koniec, to tak trochę więcej niż kilka, no to kurczę, nic tu się jeszcze wtedy nie działo. Było po prostu zamknięte po covidowo i nic tutaj w sumie nie było. A teraz widzę, coś tu ruszyli z mega mocnymi remontami. No to w sumie dobrze, no niech się dzieje, niech się rozwija. No tutaj jeszcze niedawno siedzieliśmy, jedliśmy naleśniki, słuchali muzyki i w ogóle no dość dużo się działo. A dziś to niezły mega plac budowy. Oj, dobra, pani się burzy, że kurde, nie nagrywać. O Jezu Maria, no, co to się stało, że trochę nagrałem. Kurczę, muszę to powiedzieć, bo strasznie mnie denerwują. Jednymi z najbardziej chyba natrętnych osób tutaj w Patong są osoby
są to Hindusi sprzedający swoje garnitury. No naprawdę, są strasznie upierdliwi. Jak mało kto, jak mało kto. Czy ja wyglądam na gościa, który chce kupić garnitur? No chyba nie. Emi, jak tam? O, ale się zmęczyłem po tych krokach. Dobrze idzie? No to gra. O tutaj, co tu się dzieje? Pura. Pura nam tu przeszkadza. O. Uwaga. Wychodziłem, ćwiczyła. Wracam, ćwiczy dalej. 2,5 godziny. Ło. Co ty dzisiaj tak długo ćwiczysz, Dorka? Tak trzeba? 3 treningi naraz? Powiem ci, że zaraz idę na siłkę jeszcze chyba też. Ja dzisiaj zrobiłam... Czekajcie, bo muszę przejść na to. O, tu CH. CH? Tak. Uuu, Michał, Chiny, helikopter. Helikopter to chyba nie. Schowek. Michał je lody dla ochłody. Zuchy, gdy zobaczyły duchy, schowały się pod poduchy. Takie rzeczy dzisiaj Emma zrobiła. A mogę jeszcze coś pokazać? Co? Tak rysuję konika z półkola. Konika z półkola? O jacie. Co to znaczy konika z półkola? Pokażę tutaj. Dzisiaj jeszcze to zrobiłam i tak. Zarysujesz półkole, tak? Hmm. Szyjkę, główka, tu ma nosek, uśmiech, oczka i to będzie jednorożec, więc ma róg, grzywkę i ogon. O jacie, ale konik z półkola. I jeszcze tutaj by miał nogi, gdyby to było kółko, ale to jest półkola, więc jest... To jest ta książka, którą ja robiłam teraz. Tu były szklaczki i robię po trzy książki dziennie. I jeszcze tu jest taka. To robiłam wczoraj, a to dzisiaj. I to już jest druga część z pierwszej klasy. Tutaj też to jest akurat jedna książka na rok. I tutaj też już jest druga część. Mhm. Jeszcze jak tę skończę to. Jeszcze tam, bo jestem na 44 stronie I-59. Też będę miała koniec książek na cały rok. Jacie. Idziesz w przyspieszonym tempie. Kierowcy Graba z nami nie zbankrutują. Dorka wspiera ich każdego dnia. Nie. Nie? Wczoraj ty gotowałeś. A, wczoraj ja gotowałem, zapomniałem. Co teraz będziesz robić? O, takie coś?